Witam. Dzisiaj w roli głównej wystąpi odkurzacz do liści. Odkurzacz do liści. Powiem, co z niego można zrobić. Znaczy, co ja zrobiłem z tego odkurzacza. To jest odkurzacz taki sąd odmuchający, taki mniejszą końcówką dmucha, tą drugą ssie. Wciągaliście do tego worka. A ja powiem wam, co z tego można zrobić, co ja z tego zrobiłem. Otóż ja zrobiłem z tego sobie bardzo sprytny odkurzacz do trocin. W tym cały bajer polega na tym, że zaadaptowałem go w ten sposób, że można go wykorzystywać dalej jako odkurzacza do liści po małej przeróbce takiej, powiedzmy. Bo polega to tylko na odkręceniu tylko tej rury. Dlaczego wpadłem na ten pomysł? Większą część roku, praktycznie można powiedzieć dwa razy w roku, na wiosnę i późną jesienią, jest on używany tylko przez jakiś tydzień. Potem sobie gdzieś tam leży na półeczce i dojrzewa. Więc żal mi się go zrobiło, że taki biedaczek porzucony jest. Więc wykorzystałem go do tego projektu. Zrobiłem z niego odkurzacz taki warsztatowy. Taki separator do trocin. No to teraz może opowiem, jak go wykonać, co nam będzie potrzebne do wykonania tego odkurzacza. Więc tak, generalnie wszelkie prace, jakie wykonuję, bazuje na tym, że kupuję jak najmniej w sklepie nowych rzeczy. No już tam powiedzmy, ja jeżeli nie mam coś, no to faktycznie muszę kupić. Zawsze szukam coś gdzieś starego, nie wyrzucam, jestem takiego typu chomika, co widać zresztą. Nie wyrzucam, składam, albo się przyda, wiadomo, często, gęsto się zapomni o tym. No ale staram się nie kupować. Po prostu kręci mnie to robienie coś z czegoś, żeby miało drugie życie, wykorzystanie czegoś jeszcze w jakiś inny sposób tam, powiedzmy, nie? Tak więc w roli głównej odkurzacz, jeżeli mamy go oczywiście, no, ktoś, podejrzewam, że większość z was posiada takie tego. Więc potrzebny nam będzie odkurzacz do liści. Może ja troszkę przesunę. Kubeł, to jest po jakichś przyprawach z zakładów mięsnych, nie pamiętam nawet skąd, no powiedzmy, to ważne, żeby on był w miarę duży. No przydałby się jeszcze większy, nie miałem, zastosowałem taki. Działa. Dwa kolanka potrzebujemy do tego, ECV. Dwa kolanka i też tutaj staram się, żeby one nie były nowe, no po co kupować, jak leżą gdzieś tam, całkiem dobre odwody były, gdzieś przerabiałem gdzieś jakąś instalację, przyda się. Więc dwa takie kolaneczka potrzebujemy. Kawałek przewodu od jakiejś, powiedzmy, no to akurat stary jakiś taki młot udarowy, zepsuł się, nie do naprawienia był. Kabel się przyda. Przełącznik od frani, nie wiem, czy to będzie też. Przełącznik od frani. Stara pralka frania. Ona chyba 4 ampery w zupełności starczy do tego. Jakieś gniazdko. No i do tego potrzebujemy jeszcze parę, znaczy jakąś płytę, z której możemy wyciąć kółko. Najlepiej dwa. Co, żeby troszeczkę usztywnić te wieko. I może teraz zaczniemy. A, jeszcze jedna najważniejsza rzecz. Najważniejsza rzecz to rura. Może nie najważniejsza, ale ważna. To rura dostała mi się z basenu takiego rozporowego. Po tam 3-4 sezonach słońce zjadło basen. Nie wiem, może więcej. Ja nie wnikajmy. Słoneczko zjadło basen. Rura się dostała. Co? Przyda się. Na haczyk wisi. Więc potrzebna rura. Ona łączy
filtr z pompą. Rura, jakieś deski. Prawda, deski. Teraz może opowiem, jak przerobić ten, jak go zaadaptować. Więc musimy odkręcić tą czarną część od niego. To jest bardzo proste, że jak kupujemy odkurzacz, to jest wszystko złożone, to jest osobno poskładane. Także odkręcamy jedną śrubkę i to już jest gotowe. Może odkręcimy teraz to. Odkręcamy sobie śrubeczkę. Ona się nam jeszcze przyda, nie wyrzucamy jej, broń Boże. Troszeczkę popuścimy w górę, żeby nam łatwiej wyszło. O, wyskakuje. Odstawiamy, to już nie będzie nam potrzebne. Odnosimy na półeczkę. Odnosimy na półeczkę. Woreczek zostawimy. Możemy na razie go odpiąć, bo on się nam jeszcze przyda, ale na razie go odłożymy. I teraz co musimy zrobić? Wyciąć taką zaślepkę tutaj, w miejsce, gdzie wchodzą te rury ssące. I no jak wyciąć zaślepkę, to chyba jest bardzo proste. No, dobrze, żeby to nie była płyta, tylko jakaś grubsza deska, powiedzmy. No tu jest kawałka grubszej takiej deski, wyciąłem taką zaślepkę. Po prostu odrysowujemy, kładziemy to, odrysowujemy i wycinamy, nie? Czyli może nie będę się skupiał i pokazywał, jak to się wycina, gdyż już to każdy tam wie, jak to wyciąć. No ja to po prostu słynne narzędzie, za które zostałem okrzyczany za prowadnicę, że oj, krzywdę zrobi, jakoś robię na tym już kawał czasu i nie robi mi krzywdy. Nie będę skręcał tego. Przeszczocik, wycinamy taki kształt. Staramy się troszeczkę większy wyciąć, później na szlifierce obrabiamy tutaj, żeby było w miarę równo, żeby to nam szczelnie pasowało. I tyle. To jest, w poprzednim filmie mówiłem, to jest wkrętarka, wyżynarka wkręcona po prostu do takiego korytka. Następnie co musimy zrobić? To jest bodajże chyba 45 rura. Musimy na środku zrobić otworek, żeby włożyć tam rurę karbowaną. Więc ja to wyciąłem za pomocą zwykłej takiej otwornicy. Takiej otwornicy zwykłej. Po prostu do wiertarki stołowej wkręciłem i bardzo powolutku, bo kto używał, wie, że lekko skrzywi i zaraz jest złamany, ale jak się jedzie tym bardzo powolutku, zwanym posuwem, idzie to wyciąć i krzywdy nikomu nic nie zrobi. Wyciąłem taką dziurkę. Następnie włożyłem kawałek taki, o, powiedzmy pół metra, no 60 cm, 70 rury, żeby to połączyć później jedno z drugim. To tyle na temat rurki. Teraz tak, jak zrobić kubełek? No tu jest bardzo jedna ważna rzecz, żeby to zrobić centralnie na środku, ten otwór ssący był, znaczy, który będzie ciągnął powietrze do odkurzacza, do tego odkurzacza, z kubła do odkurzacza, do liści. Dalej będzie wylewane to dalej. A urobek, te trociny, czy tam jakieś zanieczyszczenia będą wpadały tędy. Teraz tak, ten otwór musi być centralnie po środku wycięty, a ten ssący z tym urobkiem jak najbliżej krawędzi. I tu musimy to tak zmyślnie sobie zmontować. Widzicie, to jest wszystko rozbierane, tu nie ma żadnych tam trików, to
I to bardzo śmieszne, proste, a chodzi. Jak najbliżej, żeby był ścianek tego naszego kubła, hoboka. Jak zwał, tak zwał. O. Czyli tak, generalnie. Dwie szajby jakieś takie, o, nawet tutaj mają gdzieś kawałek płyty, taki nie do końca cały. Jedną nadwyżk, drugą pospód, skręcamy śrubkami. Można to skleić, jak to woli, co kto chce. Uważam, żeby to było w miarę sztywne, żeby to, jak włożymy rurę, żeby to nam się nie wyginało, bo to wierzchu z plastiku no, ma tendencję do gięcia się i to by wszystko będzie latało jak... Nie powiem co i kto. Więc, jeżeli mamy już skręcone to, wycięte dwie dziurki, też otwornicą wycinamy. I teraz dwa kolanka składamy. Jedno w dół, drugie od spodu. Wkładamy dwa kolanka. One tu pasownie. Też musimy, też to wszystko wycięte jest tą otwornicą taką. Wkładamy od góry jedno i drugie właśnie od spodu. Musimy to tak zmontować, żeby... O! Żeby... Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. To w kształcie takiego S nam wyszło tutaj. W kształcie takiego S. Czy Z? S. I teraz jak ten urobek będzie wlatywał nam tędy, tutaj przez ten otwór, poleci sobie tu i tutaj wyleci nie prosto w dół, tylko właśnie na bok. Nada mu to... Po co na bok? No nada mu to właśnie ten charakter wirowy taki. Charakter wirowy, że on zacznie się nam wirować tutaj po tym baniaku, te trociny z tym powietrzem. Będą się ocierały o ściany i opadną na dół. Całość wkładamy tutaj. No i teraz patrzymy tak, żeby to właśnie szło jak najbardziej po ściance. Można to też zrobić z tej strony wlot, ale no ciężko będzie nam to uszczelnić i tak dalej, tak dalej. Jak mówię, najlepiej byłby, jakby to był wyższy jeszcze kubeł, bo do samego końca, jak go nie zapełnię, muszę go po prostu częściej wypróżnić, bo zacznie mi zasysać trociny ze środka. I teraz uwierzcie mi, że tak przetestowałem, no w tej chwili odkurzacz jest pół roku, bo się nie opróżniałem celowo, żeby wam pokazać, nie wiem, czy to będzie... Dotąd jest. No ja świeżo pół roku wciągał sobie trucinki. No one tu są. Nie wyrzucam, bo celowo chciałem wam pokazać, że to ciągnie. Później na koniec oczywiście pokażemy jak to działa w całości. I mówię, trzeba go opróżniać gdzieś przy tym stanie tak już. Jakbym miał większy baniaczek, gdzieś kiedyś dostanę, powiększę i będę miał spokój. Teraz może zajmijmy się samą skrzynią, jak ją wykonać, znaczy tym obudową, pseudo-obudową. Celowo zrobiona jest tylko jedna ścianka z tyłu, no i tutaj taki kawałeczek boczku jakiegoś, żeby tam był kontakt i wyłącznik, jak się gdzie zmieścić. I teraz może tak. Odmierzyłem sobie tylną ścianę, tak żeby zmieścił się baniak i pasownie, tak żeby to jak najmniej miejsca zabierało i zmieścił się tutaj ten odkurzacz. Wyciąłem w niej kawałek takiego wrębu, żeby się to po prostu tutaj ładnie zmieści. O, sobie wiesz, cyk, wisi i sprawa załatwiona. Do tego postawimy obok kubeł, potem to połączymy razem, ale jeszcze za chwilę. No i teraz, no może jak to zrobić? Każdy majsterkowicz wie, jak połączyć takie rzeczy. Ja to, no, można to na różne sposoby, za pomocą jakichś kołków, powiedzmy, odmierzyć i zakołkować od spodu. Ja to zrobiłem na taki wrąbek, ja szybko rozkręcę, żeby pokazać wam,
jak to jest wycięte? Po prostu na pile w tej płycie zrobiłem taką, taki rzas w szerokości, taki wpust szerokości tej górnej płyty. Posmarowałem klejem, włożyłem, skręciłem od spodu wkrętami. Trzyma jak diabli. O, to nawet zaraz wam pokażę. Z tyłu jest. Klej jeszcze wystaje. O, zdecydowanie szybciej. O, tu w tym miejscu, tu nie będzie chyba widać, tu w tym miejscu, dosłownie na głębokość tam pół centymetra, może nawet nie, jest zacięty taki, taki wrąb, w który wsunięta jest ta płyta i to już nam stoi w sumie na sucho, nawet po złożeniu stoi pod kątem prostym. Następnie posmarowałem tam klejem poliuretanowym i od spodu skręciłem wkrętami. Już miałem tylną ściankę przednią. Dla wzmocnienia właśnie dodaję tutaj taki trójkącik. Celowo nieduże, żeby łatwiej mi było wyciągać baniak później. No, z prawej strony jest tutaj płyta, nie? Prawda, na której jest zamontowany kontakt. W szeregu, w kontakcie mamy włącznik od starej frani. Rozebrałem gdzieś tam jeszcze silnik mam. No i przełączyć jak dałem tutaj. On ma, już mówiłem, chyba 4 ampery. Teraz tak, odkurzacz ma niby, producent podaje 2,5 kW, ale jest naciągane troszkę, tyle nie ma. 2,5 kW potrzebowałem gdzieś około 10 amper. No, nie ma nawet. Nie, no jest, pisze 2,5 tysiąca, ale to jest kłamstwo, no tyle nie ma. Może w samych górnych zakresach, w których pracuję, ale sprawdzałem też, mierzyłem, na full dałem przełącznik i wychodziło mi coś około tam 5, powiedzmy. Nie daję go nigdy na full przy ciągnięciu tego, bo mi wciąga wkręty i wszystko, no jedzie gdzieś tak w połowie zakresu. W połowie zakresu i śmiało daje radę. I teraz, na czym my skończyliśmy? Aha, na tym boczku. Z powodu, żeby to było bardziej mobilne, jedną rzeczą, którą kupiłem do tego odkurzacza, to kółeczka po 3 zł w sklepie marki, nie powiem jakiej, jakieś Castorami czy czymś, nie pamiętam dokładnie. Także konstrukcja jest bardzo prosta. No nie będę pokazywał wam, jak ciąłem te trójkąciki, kwadraciki, bo to szkoda, jak to ja mówię, taśmy na to. Ważna jest istota tego, jak to działa. Mamy złożone już, jeszcze jedna ważna rzecz. Tutaj sobie tu przykleiłem takie klocki, które mi ustalają całą ten baniak w właściwym miejscu, bo wkładam, on hyc wpada i jest. I teraz tak, żeby to, bo to jak to jest mobilne, to ma jeździć, to jeżeli tu jest rura włożona, ta z urokiem, ciągnąc za tą rurę, to miało mi tendencję do przewracania się, więc na szybkiego kręciłem jakiś taki mały wichajster. Lekko wystarczy złapać, żeby się to nie przewracało i gotowe. I to można zajwaniać po całym garażu, po całej stolarni, po całym warsztaciku i tam sobie odkurzać. Próbowałem, naprawdę wierzcie mi, z frezareczki takiej wciąga doskonale, no praktycznie jest zero wiórów na zewnątrz, nie?
Oczywiście ten włącznik trzeba tutaj zblokować. O. No, za pomocą opaski przełożyłem, cyk, gotowe. I mówię, cały zamysł był taki, że po prostu przyjdzie sobie kobieta, będzie chciała poodkurzać podwórko, wydmuchać liście, wyciągnie to, cyk, powie, Janek, dawaj, wkładaj nam mi tu rurę i to działa. I teraz wkładamy tą zaślepkę, cyk, o, wkręcamy śrubkę, o, i ta jest śrubka. Wkręcamy śrubkę przez ten otworek, który był tam, który trzymał tą rurę. O. I teraz jeszcze, co jest ważne, co musicie wytestować sobie sami, to jak głęboko włożyć tą rurkę ssącą. Ja to wkładam tak gdzieś na wysokość, żeby to w środku było tyle. Dobrze jest, żeby ona była, tu troszeczkę jest sprawa pokpiona, żeby to było w miarę równo, ale też się nie musimy tam zbytnio. O. Jak mi nie pasowało, troszeczkę za niepasowne było nawinęłem taśmy. Naprawdę to zrobione było w bardzo, bardzo szybki sposób. O. Wkładamy, jest to w miarę ciasno i już. Może o połączeniach nie będę mówił, a może w następnym filmiku jak to połączyć wszystko. Pokażę jak to po prostu połączyć. Trzeba włącznik po prostu w szeregu włączyć do gniazdka. I teraz w tym gniazdku nie będzie prądu, dopóki nie przełączymy przełącznika. I tu włączamy ten. I teraz po co worek? No worek jest po to, zaraz pokażę wam bez ściemy. To jest zdjęte i teraz w tym worku, nie wiem czy to będzie tu widać, może z tej drugiej trochę pokażę. W tym worku nie ma trocin, jest tylko jakiś taki pyłek powiedzmy. No i on jest właśnie po to, żeby nam ten drobny taki pyłek wyłapać. O, i w nim jest tylko taki drobny, o, nawet wylatuje teraz troszkę. Taki dosłownie pył, tylko i wyłącznie pyłek taki. Nie ma żadnych trocin. Naprawdę te trociny nie są w stanie oderwać się od podłoża i wskoczyć na tutaj przez to i wylecieć tu do worka. Wpadają, kręcą się w kółko, tracą swoją prędkość. Siła odśrodkowa, bo na zasadzie siły odśrodkowej są odrzucane na zewnątrz. Ocierają się o ściany, tracą prędkość. No i grawitacja robi swoje, spadają na dno i po herbacie. I teraz ja to zapinam. Tu po prostu no, w dużych takich separatorach jest taki worek u góry też wielki taki. No to u mnie też będzie taki mały. No i to już mamy całe urządzenie poskładane prawie że. Do tego jeszcze wkładamy tylko. Rurę jedną końcówką. Właśnie ona ma taką, jeżeli jest oryginalna rura, idealnie pasuje w króciec. Dosłownie nawet trzeba to lekko wcisnąć. O, to jest idealnie pasuje. Drugą końcówkę obciąłem i musimy to, bo to jest 45, a przy pile jest i przy frezarce mniejsza. Od mniejszego basenu była mniejsza rurka, też idealnie pasująca. Dosłownie jeden nawój taśmy załatwił sprawę. I to przerobiłem też takim prostym, tam bez żadnych ceregieli, bez żadnego tam jakiegoś sztukowania. Pewnie, że można byłoby to jakimiś redukcjami bawić się. Włożyłem, zamotałem taśmą, trzyma, nie rozpada się, działa wszystko. I sprawa na to, i to urządzenie mobilne jeździ, widzicie, można ciągnąć, no, żeby nam nie spadło, można ciągnąć, to się nam nie wywróci. I już. Podłączamy z tyłu do piły, włączamy worek się nadmucha, ciągnie powietrze. Tu jeszcze wtedy musimy pamiętać, żeby ustawiony był na ssanie, bo jak będzie nadmuchanie ustawiony, to też będzie nam ssało tędy, bo on cały czas się, ale tędy będzie wylatywać te powietrze. No i tam w związku z tym może nam się tutaj gdzieś ma, jak wiszą jakieś, tak jak u mnie tutaj mnóstwo rowerów wisi, to może się majtać to wszystko, bo to jednak strumień powietrza jest dosyć silny. No, to przełączyć po prostu to w pozycję, żeby to kierować ten strumień powietrza do tego worka.
pokażę, że to faktycznie działa. Oj. Siła kwelek, gdzieś nam się tu utknął. O. Hyc. Bawiłem się zakresami tam. To jest troszeczkę mały. Troszeczkę za mały dmuch. Na jedyneczkę był. Zrobimy tak gdzieś na trzy. O. Nie wiem, czy nie będzie tak. No tam wiadomo, jak się ten worek porusza, nie? No to zawsze już coś tam uleci. Ale gdy jest postawiony i włączone to tam w te miejsce gniazd tam do piły, nie dotykamy tego worka, to no to wiadomo, napięcie powierzchniowe jak jest zruszymy, no to tam nam to się troszeczkę rozstuczy. A tak jak go nie będziemy dotykać, naprawdę nie kurzy, no o tyle co ile na solarni nie kurzyć się ma, to naprawdę to nie kurzy. To tyle i zapraszam na prezentację.